Jest moim pragnieniem, aby urna z moimi prochami została pogrzebana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy kościele Wank w Karpaczu Górnym. Pragnę być pochowany w tej ziemi, która stała się mi bliska i bliska mojemu sercu, tak jak ziemia, gdzie się urodziłem. Może przyczyni się to do dobrego współżycia tych dwóch rozdzielonych wyznań i zbliży do siebie kultury i narody, które żyły i żyją na tych ziemiach. Może spełnił się marzenie poety, który powiedział: wszyscy ludzie są braćmi. Jest to fragment Ostatniej woli Tadeusza Różewicza, którą napisał w roku 2005 i złożył jako depozyt Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, kiedy w 2014 roku, a więc w roku jego śmierci, otwarto ten depozyt, okazało się, że pragnie być pochowany właśnie na tym cmentarzu, obok swojego przyjaciela Henryka Tomaszewskiego, którego pomnik jest obok, a o którym opowiem Wam w następnym vlogu. Tadeusz Różewicz więc pokochał tę ziemię bardzo dawno. Zaprzyjaźnił się z Henrykiem Tomaszewskim w połowie lat 60. we Wrocławiu i co roku przyjeżdżał do swojego przyjaciela do Karpacza, który gromadził tutaj lalki, bo był wielbicielem lalek i zabawek. Potem przekazał swoje zbiory muzeum w Karpaczu i dziś jest to Muzeum Zabawek w Karpaczu. Ale miałam mówić o Tadeuszu Różewiczu. A więc został pochowany w tej ziemi, w karpackiej ziemi, którą bardzo ukochał i napisał tutaj wiele swoich utworów. Wszyscy znamy Tadeusza Różewicza i jego twórczość. Nieśmiertelny cytat. Mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź. Pochodzi z najsławniejszego wiersza poety pod tytułem Ocalony, który to wiersz wszyscy analizujemy w szkole średniej. Dla mnie było zaskoczeniem, kiedy dowiedziałam się, że Tadeusz Różewicz został pochowany w Karpaczu. Byłam przekonana, że spocznie w Radomiu, gdzie się urodził, albo we Wrocławiu, gdzie spędził całe swoje życie. Natomiast ten pomnik w kształcie książki świadczy o jego miłości do właśnie tej ziemi, ziemi gór i samego Karpacza. Góry i Karpacz były inspiracją dla jego wielu utworów, które możemy znaleźć w jego biografii. Jeżeli będziecie w Karpaczu, to zachęcam do zwiedzania tego cmentarza, nie tylko świątyni Wank, która jest za mną, aby podziwiać ten oto pomnik. Jeżeli będziecie mieć chwilę czasu, proponuję zajrzeć do Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, bo tam znajduje się cała izba poświęcona twórczości Tadeusza Różewicza. Są tam zgromadzone jego osobiste przedmioty, takie jak okulary, pióro, kilka rękopisów, a więc warto zbliżyć się do tego poety, który wiersz Ocalony zakończył tak: szukam nauczyciela i mistrza, który przywróci mi wzrok, słuch i mowę, który jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. A więc, będąc w Karpaczu, wjedźcie na Śnieżkę, zwiedźcie świątynię Wank, ale obejmijcie również swoją pamięcią cmentarz przy świątyni Wank i ten skromny pomnik poety Tadeusza Różewicza. Dziękuję, do zobaczenia.